Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Mamy dziś 9 czerwca i już pojawiła się 9 infografika, ta czerwona infografika prowadząca do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Dzień jest ciepły, miły, słońca nie widać, bo jest gdzieś tam pod kołderką z chmur, bardzo zresztą gęstych. Ale jest miło. Jest miło, jest lekko rzeźko. Dobrze się spaceruje. Tematem przewodnim dzisiejszej 9 już infografiki, tej czerwonej, która jest dostępna na Instagramie, Facebooku i LinkedIn, jest oddzielanie faktów od opinii. Pfu! A nie, dobrze. Faktów od opinii i komentarzy. Oddzielanie faktów od opinii i komentarzy w danych wywiadowczych. O co chodzi? Bo to jest bardzo istotna umiejętność. Zacznę może od tego, o czym już mówiłem, czyli, że... O, ptaki pięknie śpiewają. Czyli to, że dana informacja, i to bez względu na to, czy wywiadowcza, czy już kierownicza, czy też wiedza, to już są zupełnie różne kategorie. I tego już nie będę tłumaczył. Teraz tak. Dane zazwyczaj zdobywane są przez tą osobę, którą określamy mianem wywiadowcy, researchera. Dane są w bardzo indywidualny, taki bardzo subiektywny sposób traktowane przez wywiadowcę. I określane są potocznie, ale tylko potocznie, że jest to informacja, tak? Zdobyta informacja. Przy czym należy pamiętać, że mamy na myśli daną lub dane, nie informację. Rozróżnienie jest istotne, ponieważ na podstawie informacji możemy podejmować decyzje. Na podstawie danych żadnych decyzji nie możemy podejmować. Przy okazji, właśnie przy tym zagadnieniu wychodzi nam na światło dzienne różnica pomiędzy wywiadem na poziomie operacyjnym, a już chociażby taktycznym, czyli pomiędzy wywiadem gospodarczym, a wywiadem konkurencyjnym. I ta różnica jest widoczna. Chwileczkę, pobudka mi się włączyła. Zapomniałem ją wyłączyć. Okej. Na czym ta różnica będzie polegała? Myślę, zaraz zrozumiesz. Chodzi bowiem o to, że zdobywając owe dane, wywiadowca zdobywa te dane w sposób bardzo zanieczyszczony. Dlatego, że poza faktami, które stanowią rdzeń tych danych, tam zazwyczaj zawsze znajdują się również opinie i komentarze pochodzące od źródła i wcale nie traktuj źródła jako tylko i wyłącznie osobowego. O źródłach już mówiliśmy, więc też nie będę w tej chwili tego powtarzał. Natomiast chodzi o źródło informacji, to mogą być również dokumenty. I tak, to jest zadziwiające, ale tam mogą być przedstawiane opinie i komentarze. Poza tym opinie i komentarze do tej informacji tego wywiadowcy, czyli do danych, mogą pochodzić od samego wywiadowcy, researchera, dlatego, że dokument, o dokumentowaniu też mówiłem, jest w formie pisemnej, ten, który jest przekazywany analitykowi. I tworząc, no już nawet na etapie konceptualizacji, następują dwie rzeczy. Okej, może powiem, co to są opinie i co to są komentarze. Opinia zazwyczaj ma jakieś zabarwienie emocjonalne. Zazwyczaj. I jest to pewien stosunek zarówno źródła, jak i wywiadowcy. Stosunek taki subiektywny do tego faktu, który jest rdzeniem tej danej. Tej informacji dla wywiadowcy, tych danych.
Natomiast komentarz jest to takie wstępne osadzenie tych danych w konkretnej sytuacji, w konkretnym kontekście. Przy czym jest to kontekst, który jest znany tylko i wyłącznie źródłu informacji, jeżeli jest to źródło osobowe, tak? Ewentualnie, jeśli w dokumencie to wyczytamy, bo ktoś sporządzając taki dokument zawarł takie, a nie inne uwagi. A zazwyczaj komentarz pochodzi od wywiadowcy właśnie, od researchera. Dlatego, że researcher posiada jakąś własną, indywidualną wiedzę, doświadczenie, rozeznanie i otrzymując taką informację potrafi, daną, żeby nie było wątpliwości, potrafi, prawda, no nie tyle ubarwić, bo nawet nie chodzi o ubarwienie. To oczywiście zależy od osobowości danego człowieka, już wywiadowcy, researchera. Natomiast no po prostu wie, że jeżeli jest A i B, to zazwyczaj jest C dalej. I tak to osadza. Może podam też taki przykład z praktyki biznesowej. Wynajęliśmy sobie eksperta, biegłego rewidenta, osobę świetnie znającą się na finansach. Przekazujemy, dajemy jej, albo powiedzmy, że jest to taka świetna firma infobrokerska wyspecjalizowana, no super wywiadownia gospodarcza. Dajemy zlecenie, że potrzebujemy, interesuje nas firma X. Firma X nas interesuje z różnych powodów, jest naszym konkurentem, chcemy ją przejąć, ona chce nas przejąć, jest jakieś zagrożenie z jej strony, nie ma znaczenia. Zgłaszamy się i prosimy tam o wyniki finansowe i wskazanie, czy tam coś się z tą firmą dzieje nie tak. No chcemy to wiedzieć, nie wiemy co jest grane. Wówczas ten człowiek, ta firma dokonuje czegoś takiego, robi dla nas zarówno analizę sprawozdania finansowego, w sprawozdaniu są 4 różne dokumenty, potrafi czytać te sprawozdania, w sprawozdaniach finansowych, w księgach, w KRS-ie znajdują się takie ciekawe informacje, że czasami jest to aż nieprawdopodobne, są. No to robi nam coś takiego, robi nam research dotyczący tam głównych zarządzających w tej firmie. No po prostu świetna robota na poziomie wywiadu gospodarczego. Spotykamy się z taką osobą, ta osoba nam przekazuje, mówi nam jeszcze swoje uwagi, tak zupełnie, prawda, z głowy, rzeczy, które zawarła, bądź nie zawarła, bądź na co należy zwrócić uwagę. No zobacz, jak wiele z rzeczy, spraw jest nam przekazywanych. To są opinie, to są komentarze, to nie są twarde dane, czyli fakty. No i w tym momencie wywiadowca zabiera produkt, firma płaci oczywiście takiemu infobrokerowi i okazuje się, że wywiadowca, czytając to, jeszcze wie, o nie, ale ja wiem, że ten to ten i tam się działo coś takiego i już dodaje od siebie stosunek, mówi, o, a tutaj to nie, no to wygląda na przykład na pranie pieniędzy, kurde. No zadziwiające, no i daje, dokłada te takie maleńkie kamyczki, fakt nam obrasta nam dokładnie tak, jak to się dzieje, lub działo, nie wiem, nie jestem marynistą, na okrętach, prawda, że do dna przyczepiały się masy różnych muszli, nie wiem, stworzeń morskich, te statki stawały się coraz mniej sterowne, coraz trudniejsze, tak to właśnie się dzieje. I wracam, trzeba mieć świadomość, że należy oddzielać opinie i komentarze od faktów. Teraz w formie pisemnej takie materiały dostaje analityk. Okazuje się, że analityk ma dostęp do znacznie szerszej wiedzy, no w ogóle do wiedzy, do znacznie większej ilości informacji i niektóre to osadzenie w kontekście, to wstępne osadzenie w kontekście, które dokonał wywiadowca, wcale nie pokrywa się z tym, co wynika z całości, kiedy tą informację włoży się w kontekst. W ten kontekst wiedzy, którą posiadamy, tak zwanego rozpoznania, które posiadamy. To już robi analityk. No i co? I okazuje się, że możemy mieć problem. Teraz
Dlatego, że tak, odrzucimy teoretycznie to, co powiedział wywiadowca, co przekazał wywiadowca, ale my musimy wiedzieć, co on nam przekazał. Dlatego w takim dokumencie bardzo ściśle musi być określone, co jest faktem, co jest opinią i co jest komentarzem do tego. To już musi zrobić wywiadowca. Jeżeli nie, to analityk będzie z wywiadowcą nad tym pracował. Teraz, w momencie, w którym dotyczy opinia i komentarze, musimy wiedzieć, która opinia, z jakiego pochodzi źródła, czy właśnie od źródła, czy pochodzi od wywiadowcy, researchera, czy opinia pochodzi od źródła, od wywiadowcy, od researchera. Musimy to wszystko mieć ustalone. Oczywiście jeszcze kolejną rzeczą musi być ustalone, że wywiadowca musi ocenić, dokonać tej oceny. Wywiadowca, researcher dokonuje tej oceny. Tej pierwszej, ale bardzo ważnej. Czyli ocenia wiarygodność samej informacji oraz wiarygodność źródła, bądź źródeł tej informacji. W jaki sposób tego dokonuje, to jest bardzo precyzyjne. W jaki sposób tego dokonuje, nie będę o tym mówił, ponieważ o tym uczę na szkoleniach, to się najlepiej uczy na ćwiczeniach praktycznych tak naprawdę, bo teoria teorią, ale w praktyce, no to człowiek widzi, że oj, mogą być problemy. Ja podaję zawsze taki przykład, że informacją, która jest absolutnie zawsze traktowana jako informacja niewiarygodna i informacja pochodząca z nieznanego źródła, to jest każda informacja medialna, na przykład prasowa. Każda. To jest najniższa kategoria, jeśli chodzi o ocenę informacji. Ona jest najniższa i wydawałoby się, że no śmieć informacyjny, tak? Nie. Fantastycznie może służyć do zapełniania luk, do tworzenia hipotez. Ale wszystko potem musi być weryfikowane. Dobra, rzecz trafia do analityka. Analityk robi to samo. Na każdym etapie cyklu wywiadowczego, kiedy się obrabia informacje, dane, dzieje się to samo. Również analityk musi zaznaczać, kiedy coś jest faktem, kiedy coś jest opinią, kiedy coś jest daną. Z tego wychodzą przecież rekomendacje, z tego wychodzą wnioski. To nie są rzeczy niepoważne, to są rzeczy ważne, kosztowne często. To by było na tyle. Chyba już widzisz, że dana to nie jest wiedza. Rzecz druga, dzisiaj jest środa, dokładnie w samo południe. Będziesz mógł odsłuchać nowiutkiego, świeżutkiego odcinka podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, który, no co tu będę mówił, jest świetny. Odcinek 40, no to jakiś jubileuszyk. Odcinek 40, no i zbliża nam się już 3000 pobrań na Spreakerze. Nie sądzę, żeby ten odcinek jeszcze przebił ten sufit, ale no myślę, że będzie. Oczywiście, kiedy mówię na Spreakerze, mam na myśli wszystkie popularne platformy podcastowe. Nie jest to może, nie wiem jak wiele, ale poszerzamy się. A to dzięki czemu? Dzięki temu, że ty i wszyscy inni, którzy czytają i oglądają, dają lajki, komentarze w social mediach. One powodują, że zwiększa się zasięg, bo algorytmy widzą, o, jest ciekawie i pozwala widzieć, słyszeć moje materiały wszystkim innym zainteresowanym. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie komentarze, wszystkie emotikony do mnie wysyłane w tych komentarzach, nawet takie komentarze. No i poza tym one pompują mnie zupełnie, zupełnie przyjemnie, poważnie i człowiekowi więcej chce się robić. Także bardzo dziękuję, proszę o jeszcze. A na 40 odcinek zapraszam, ponieważ ten traktuje o zdradzie. Nie będę spoilerował. Natomiast zdrada jest tematem przewodnim tego odcinka. Oczywiście w tle jest kilka historii szpiegowskich. Wszystko dzieje się wokół roku szpiegów 1985, który był katastrofalny dla służb amerykańskich i służb brytyjskich. Nic więcej nie powiem. Są dwie trójki, no jak potężna gra wywiadowcza. Tak naprawdę chodzi o zdradę. Nie zapominaj, słuchając tego, jeżeli możesz, pójść sobie w tle Manam
i niech leci utworek Zdrada i Polskie Ulice i tak na okrągło. Wtedy najlepiej się to czyta na blogu, jeżeli czytasz, a jeżeli będziesz tego słuchał, tam muzyka już jest zapewniona, nie ma manamu, jest muzyka ta, którą legalnie można używać w podcastach, więc bardzo serdecznie cię ci polecam. Ja starałem się, żeby ta muzyka była no, dobrym tłem do całej opowieści. Odcinek jest świetny, interesujący, na pewno sam chciałbym takiego posłuchać. Polecam, życzę ci miłego słuchania. To jest zaledwie 30 minut, albo aż 30 minut. Ja lecę do domu napić się przepysznej kawy. Dzisiaj zrobię sobie... A, właśnie, dzisiaj sobie zrobię kawę. Dzisiaj sobie zrobię kawę czarną, bo nie będę miał za dużo czasu. Ale są też inne rodzaje kaw, które piję. O nich też może ci kiedyś opowiem. Teraz lecę, tobie życzę przemiłego dnia. Szpiegul.pl, Piotr Herman. Cześć!